Samoloty, wśród których się znajdujemy, były kiedyś elementem wielkiej kolekcji lotniczej marszałka Rzeszy Hermana Göringa. Dbał o to, aby ta kolekcja się rozbudowywała, nie tylko w samoloty historyczne już z I wojny światowej, ale również współczesne wtedy, zdobywane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Ocalała tylko część tej kolekcji i ona jest w posiadaniu naszego Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Samoloty te są unikalne na skalę światową. Są to jedyne pozostałości po tych maszynach, często licznie produkowanych, jakie ocalały na świecie. Są to takie damy z gronostajem albo takie ołtarze Wita Stwosza w branży lotniczej. Co tutaj jest cennego? Wszystko, wszystko. Jesienią 1943 roku muzeum w Berlinie przestało istnieć. Spaliło się w wyniku angielskiego bombardowania. Jedyna część uratowana z tej kolekcji znajduje się w naszym muzeum w Krakowie. To są te historyczne samoloty, niemieckie samoloty, wśród których również o dziwo i wręcz niewiarygodnie znalazł się polski przedwojenny myśliwiec, PZLP-11C, którego Niemcy umieścili w tej kolekcji w 1939 roku jako wielkie dokonanie światowej techniki lotniczej z początku lat 30. Historia Nowej Huty jest znacznie, znacznie dłuższa niż 60 lat. Jej świadkowie są już martwi. W 1950 roku razem z budowniczymi Nowej Huty do pracy przystąpili archeolodzy. W magazynie w Branicach mamy 20 tysięcy takich pudeł z zabytkami. Ta kobieta żyła na terenie Nowej Huty 4,5 tysiąca lat temu. Zmarła młodo, w wieku mniej więcej 20 lat i została pochowana na cmentarzysku
w Zesławicach. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie zęby tej kobiety są zdrowe, ponieważ ludzie wtedy nie jedli cukru, nie jedli przetworzonej żywności. Natomiast są to zęby silnie starte. W tamtych czasach zmielenie mąki na kamiennych żarnach wymagało nie lada wysiłku. Oprócz tego mąka ta zawierała spore ilości roztartego kamienia, który rozcierał zęby. Do dziś trwa opracowywanie materiałów wydobytych w latach 50., 60., 70. Pozwala nam to nie tylko na odkrycie nowych faktów, ale też na zweryfikowanie starszych poglądów. Na przykład rzekoma dymarka odkryta w Wyciążu okazała się zwykłą propagandą. Natomiast prawdą jest, że w czasie budowy walcowni Zgniatarz znaleziono doskonale zachowane szczątki mamuta.